Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku, odcinek taki bardziej pogadankowy. Nie ukrywam, że pytałem was na Discordzie, co bym mógł dzisiaj nagrać, no bo za bardzo nie było co. No już ostatnio dość często pojawiają się odcinki, prawie codziennie tak naprawdę. No i wszystkie lochy, jakie mieliśmy do ogarnięcia, ogarnęliśmy na każdej postaci. Także stwierdziłem, że dzisiaj taki odcinek bardziej pogadankowy z Wojownika. Niektórych może ciekawić, co na tym Wojowniku się dzieje, dlaczego tutaj nic na kanale się z niego nie pojawia i tak dalej. I tak dalej. No pamiętacie, że ostatni odcinek z Wojownika to chyba był ten odcinek, gdzie wam tam pokazywałem lochy i pokazywałem wam, jak mniej więcej wbiłem 400 poziom. Był to 400 poziom pierwszy na tym serwerze, z czego tak naprawdę jestem bardzo zadowolony, no bo w sensie pierwszy jako Wojownik oczywiście, no bo tak naprawdę no jest to serwer ciężki, nie? Jest tu bardzo dużo dobrych graczy i tak dalej. Więc serwer jest jak najbardziej, można powiedzieć, że ciężki i tak naprawdę no sami zobaczcie, że w tym top 30 tych wojowników jest naprawdę bardzo dużo, w top 10 nawet jest tutaj raz, dwa, trzy, tutaj Ice Ghost tak samo jest dość mocny, tutaj Netratox tak samo, 403 level, więc do takich wojowników mocnych można powiedzieć, że jest około 5-6, tutaj Actimel widzę, że też dobił 400 poziom, także też sobie powoli ciśnie. Topka wygląda tak, no tutaj tak naprawdę możecie sobie zatrzymać i popatrzeć, zanim jeszcze przejdę do tych informacji o Wojowniku, powiedzmy. No tak naprawdę Paladyn jest tylko jeden mocny, jest nawet mocniejszy od nas, więc z nim tutaj może być ciężko. No jest Pikachu, który tak naprawdę expa do nas traci dużo. Teraz tego nie widać, bo on w dalszym ciągu ma lochy dalej. No ale tak czy siak traci tego expa do nas sporo. No i jest Razer 402 level i tak dalej. No jest tutaj, poczekajcie, Łowca Alvaro. Z tego co widzę też ma prawie 410. No i jest sporo tych berków, nie? No ale berki to tutaj nie będą dużym problemem, powiedzmy, w late game'ie, nazwijmy to. Także tutaj no głównie z tymi wojownikami, z tym Paladynem myślę, że będziemy sobie walczyć. Ale czemu ja nic z tego wojownika nie nagrywam? No jak sami wiecie, na 393 poziomie jest ten peak expa, czyli dostajemy wtedy najwięcej expa, wtedy też powinniśmy mieć uzbierane jak najwięcej tutaj w wehikule tej awanturniczości, żeby po prostu ją sobie odebrać, żeby dostać jak najwięcej expa z tego wehikułu. No i jak odbierzemy ten pełny wehikuł, to mamy praktycznie kolejny level. No i później dużo osób odradza robienie lochów, dlatego że wiadomo, że z każdym kolejnym levelem, czyli na 394 już dostaniemy mniej tego expa zawki, 395 znowu mniej i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo osób odradza robienie tych lochów, no bo wiadomo, jak robimy lochy, to wbijamy level i przez to tracimy expa zawki, którego możemy mieć cały czas. No ale że ja tutaj chciałem mieć ten 400 jako pierwszy wojownik, no to przycisnąłem dość mocno te lochy, ten okres między 393 a 400 poziomem tak naprawdę zleciał mi bardzo szybko. No i co? No i na Wojowniku robię taki wyjątek, że teraz od 400 poziomu do 420 nie klikam w ogóle lochów, czyli już tutaj 6 leveli wbijam z samej jawki, tutaj z tego kalendarza miałem jeden level i tak dalej. No generalnie z tych codziennych czynności wszystko oprócz lochów już tutaj nie robiłem od 17 grudnia. Tutaj widzimy, mam wpisane, kiedy wbiłem ten 400 poziom i od tego poziomu nie robię już wcale awki, więc no już niedługo będzie miesiąc. Dlaczego? Ano dlatego, że straciłem sporo tego expa właśnie, tak jak mówię, w tym między 393 a 400 poziomem, bo chciałem ten 400 wbić jako pierwszy i tak dalej, to już mówiłem. I będę chciał teraz to troszeczkę nadrobić. Dlatego też na każdej postaci na Golda przechodzę na poziomie 400, natomiast tu na Wojowniku przejdę sobie na 420. Jedna osoba z Discorda, mianowicie z tego tutaj Discorda, nie mojego, tylko tego, powiedzmy, gry, powiedzmy takiego półoficjalnego, nazwijmy to, robiła takie symulacje i według tych symulacji najlepiej na Golda przechodzić na właśnie w okolicach 420 poziomu. Oczywiście jeżeli tak naprawdę między 400 a 420 jest ok, nie ma co tak się trzymać skrupulatnie tego 420 koniecznie, no bo z perspektywy czasu i tak jakby nie zrobi to dużej różnicy za rok, dwa, trzy, powiedzmy, jeżeli się nastawiacie na długą grę, a tak naprawdę i tak znajdzie się na serwerze osoba, która będzie cały czas szła w expa i tak będzie cały czas jakby ten exp zdobywała, bo będzie, tak jak mówię, no cały czas w expa szła i po prostu to, że wy tam będziecie mieć więcej statystyk, bo idziecie w golda, że tam będziecie z nią wygrywać, no to i tak level będziecie mieć mniejszy, nie? Bo na przykład jak teraz mamy, nie wiem, na przykład załóżmy
Trazer tutaj pójdzie sobie w expa cały czas non-stop, albo nawet Pikachu, niech będzie Pikachu, no to to, że my mamy teraz przewagę w tym expie, jak przeskoczymy na tego Golda, on dalej będzie szedł w expa, no to w końcu nas tym expem dogoni i przegoni, nie? Ale na przykład w statystykach my będziemy górować, więc no tak to po prostu działa, tak więc no ja tutaj, tak jak mówię, chcę troszkę tego expa nadrobić, nie wiem, czy to słuszne, czy nie, powiedzmy, że jest to ok, no bo i tak jak przeskoczę na tego Golda, to mnie tutaj reszta, która będzie szła na expa, tak jak mówię, przegoni, no ale taki jest plan na tym wojowniku, dlatego też odcinki z niego się nie pojawiają. Dlatego też, tak jak mówię, no nawet jednego tornadka od tego miesiąca nie kliknąłem, nic tutaj nie robiłem w międzyczasie, no to EQ legendarne doszło i tak dalej, więc no tutaj na pewno w tych lochach bym sporo podziałał, no a tego nie robię, bo po prostu cierpliwie czekam, codziennie sobie robię tylko awkę. Tak naprawdę serwer jest, można powiedzieć, powiedzmy skończony, w tym sensie, że no zrobiłem to, co chciałem, dopiłem powiedzmy swego na tym wojowniku, teraz pozostaje po prostu robienie trzech pasków i tak dalej, dobicie do tego 420. Jeżeli się jakoś fajnie zgra, że na przykład dobiję 420 i będę mógł od razu zrobić lochy, bo taki jest plan, że po dobiciu 420 levela z tej właśnie samej awki i tak dalej, cisnę tutaj lochy, dociskam wszystko co mogę, na pewno mi tam sporo rzeczy popada, coś tam sobie może jakiś level wbijemy, może dwa i tak dalej, to się jeszcze okaże. No i później będziemy już szli tylko i wyłącznie w Golda. Także tak jak mówię, jeżeli się jakoś fajnie to zgra, no to nagram z tego wojownika ten odcinek, gdzie będę po prostu na tym 420 te lochy robił, no ale do tego czasu jeszcze troszeczkę nam zejdzie, nie? Także dlatego z tego wojownika się nie pojawia za dużo i generalnie przez cały okres tego serwera za dużo z wojownika się nie pojawiało, no bo jednak ja tutaj wolałem sobie wszystko samemu robić, na przykład nie wiem, musiałem docisnąć lochy, żeby mieć tam, żeby nie odstawać od innych, a na przykład w ten sam dzień nie mogłem nagrywać odcinka, więc normalnie na każdej innej postaci bym poczekał z tym dociśnięciem lochów, żeby to zrobić na odcinku, no ale że na tym wojowniku mi powiedzmy zależy. Dużo osób mnie pyta, jaka jest moja ulubiona klasa, no to właśnie mówię, że wojownik. Na tym wojowniku mi powiedzmy, że zależy, więc dlatego robię tutaj sobie generalnie większość rzeczy samemu. Co więcej, tak naprawdę dużo osób się pyta, jak to jest z tym wojownikiem, czy jest lepszy od Paladyna. No powiem wam, że w PvP oczywiście. Powiem wam, że różnie, różne są głosy. Ja tutaj będę się mógł dobrze porównać z tym in your face'em. W tym momencie on tutaj ma te gemy delikatnie lepsze, chociaż nie jakoś bardzo z tego co widzę. No ale troszkę lepsze są mimo wszystko. No i pamiętamy, że to jest Paladyn. Paladyn dostaje ten bonus od profesji, jeżeli chodzi o statystyki, jak widzimy tutaj ma 1609. Dostaje ich o wiele za dużo, aniżeli powinien, dlatego że bonus profesji, też mnie kilka osób pytało, o co tam chodzi, to jest po prostu rekompensata dla Paladyna za to, że nie ma tarczy, nie? No bo my jako wojownik mamy dodatkowe statystyki z tarczy. No i jakby on ten bonus profesji ma zbyt duży i wiem, że już tam kilka osób się tym zainteresowało, zgłaszało te błędy, także no mam cichą nadzieję, że w końcu to poprawią, no bo ten Paladyn tych statystyk dostaje, tak jak mówię, po prostu za dużo, więcej aniżeli my dostajemy z samej tarczy, nie? Więc myślę, że to naprawią. No ale zobaczymy, nie? Dobre też porównanie jest na W37, gdzie tam ja mam tego Paladyna, jest tam Antoniako, czyli bardzo mocny wojownik, więc jak tam się zrównamy tymi kamieniami, powiedzmy, bo on na razie na kamieniu każdym 150 statystyk ma więcej, więc jak będziemy mieli te statystyki w miarę, powiedzmy, porównywalne, no to wtedy wydaje mi się, że będzie też to można fajnie porównać. Jestem zdania mimo wszystko, że jednak ten Paladyn może być delikatnie lepszy od tego wojownika w tym PvP, chociaż to też zależy na przykład od tego, czy jak tutaj, no możemy zaatakować na przykład teraz tego in your face'a, czy właśnie tutaj te obrażenia właśnie z tego fireballa, czy zrobimy wystarczającą ilość tych bloków, żeby po prostu zniwelować te obrażenia, no i tutaj pocisnąć, nie? Także tutaj od tego wiele zależy, no bo mówię, no jak zrobimy te bloki, jakoś zniwelujemy te obrażenia, no to jest ok, a jeżeli tych bloków nie zrobimy, no to w tym momencie dostaniemy w piernicz, nie? No tak to w tym momencie wygląda, no tutaj HP ma o wiele więcej od nas, nie? Więc jakby nie ma co za bardzo porównywać teraz, no prawie wygraliśmy, nie? Powiedzmy, że jakbyśmy mieli tyle samo HP co on, to byśmy wygrali z nim, no ale to mówię, jak będziemy mieć bardziej te gemy zbliżone i tak dalej, no to zobaczymy, no i mówię, no te statystyki, zobaczcie, no tutaj bonus profesji dostaje 1609, do HP tak samo, nie? No a ile nam tutaj tarcza daje? No tarcza daje nam z ulepszeniem razy 10, daje nam w tym momencie
Dobrze mówię, 813, powiedzmy, i do siły, i do HP, i tak dalej, więc no on dostaje dwa razy tyle, nie? Nie wiem, czy on dostaje, jakbyśmy ulepszyli na razy 10 tą tarczę, czy co, no nie mam kompletnie pojęcia, po prostu fakt jest taki, że dostaje tego za dużo, także powinien dostawać mniej, no ale to zobaczymy, nie? Wszystko jeszcze się tam okaże. Dobra, to by było chyba na tyle, no moje jakby, wiecie już, co się dzieje z tym wojownikiem, wiecie, o co chodzi, nie miałem dzisiaj pomysłu na odcinek, nie będę ukrywał, pytałem was na Discordzie, ale nikt tam mi nic ciekawego nie podrzucił, więc stwierdziłem, że sobie po prostu nagram z tego wojownika taki krótki odcinek pogadankowy, powiem wam, co tutaj się generalnie dzieje. Jeszcze na szybko możemy tutaj zrobić przegląd, no kopalnia mi się buduje na 29, nie mam na razie na kamienia na kolejny, więc po prostu czekam, aż ten kamień mi wyleci. Dość dużo go brakuje, no tutaj mi się robią trole, potem gobliny i będę sobie już leciał tą kopalnię złota dalej. No co, pupilki wyglądają w ten sposób. Tutaj możecie sobie, jak ktoś chce, to pozatrzymywać. Natomiast no tak to na szybko wygląda. Jeszcze wam nie pokazywałem tabeli pupili. No w tym momencie jesteśmy na 6 pozycji. Podziemia no to akurat nieważne. Jako gildia jesteśmy na 1. No i tutaj ten ranking graczy, no to już widzieliście. No i co więcej? Chyba tyle, nie? Chyba tyle. Więc tak jak mówię, no do 420 levela na wojowniku się nic nie będzie działo, oprócz robienia awki i tych codziennych czynności. Później odpalamy lochy. Wbijamy tam, podejrzewam, że z 2 levele może wbije. No bo wiemy, że już teraz musimy ubić 5 lochów, nie? Tych wysokopoziomowych, żeby wbić jeden level, więc około 10, no 10 chyba nawet nie wbiję, może nawet mniej. No w każdym razie zrobię tych lochów trochę i będziemy już sobie lecieć tutaj w golda i dalej będzie ten wojownik rósł w siłę. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, możecie zostawić kciuka w górę, możecie subskrybować kanał z dzwoneczkiem oczywiście, żebyście mieli powiadomienia o filmach, no i możecie tak naprawdę co, wbijać na Discorda dla widzów, przypiętym komentarzu i w opisie też jest, wbijać na Discorda tutaj gry, o którym wspomniałem wcześniej, tutaj macie odnośnik w razie czego w grze, także okej, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.